Hej, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam wzmacniacz Wi-Fi od Tandy, model A18. Jest to część całej serii urządzeń, serii AC1200, która, w skład której wchodzą nie tylko takie właśnie wzmacniacze, ale przede wszystkim, między innymi, również routery. Routery, które są kompatybilne oczywiście z tym wzmacniaczem, ale tutaj dopowiem od razu, że wzmacniacz jest kompatybilny ze wszystkimi routerami, łącznie z routerami innych firm. Także jeżeli będziecie zainteresowani takim oto wzmacniaczem, nie musicie się martwić, że będzie problem w kompatybilności z Waszym routerem. Nie, na pewno zadziała. Jeżeli chodzi o sam wzmacniacz, słuchajcie, jego zadanie jest proste, działa dwuetapowo. Po pierwsze, może działać jako taki przekaźnik sygnału, czyli z jednej strony pobiera ten sygnał i przekazuje dalej, rozszerzając tym samym działanie sieci Wi-Fi, albo możecie podłączyć do niego kabel od routera, czyli LAN routera włączacie, ja Wam może pokażę to na samym urządzeniu. LAN routera podłączacie do wejścia ethernetowego tutaj w tym wzmacniaczu i w tym momencie macie go, powiedzmy, jak własny access point, na tej zasadzie. Tutaj są antenki zewnętrzne, wysuwane, możecie je troszeczkę nagiąć, dostosować do panujących warunków. Chodzi o to, że jeżeli macie gniazdko tak ulokowane na ścianie, no to w porządku. Anteny są dookólne, ładnie działają. Ale jeżeli na przykład macie gniazdko na jakimś strychu, poddaszu, czy w jakimś podwieszanym suficie, chcecie zamontować ten wzmacniacz, to czasami dobrze jest dostosować sobie te anteny pod innym kątem. Samo urządzenie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Troszeczkę więcej zobaczycie na zdjęciach, które zamieszczę pod koniec filmu. Bardzo proste i intuicyjne. Konfiguracja odbywa się za pomocą przeglądarki, czyli łączycie się z tym urządzeniem, niezależnie od tego, czy się łączycie za pomocą tabletu, czy laptopa, czy smartfona. Wchodzicie na stronę konfiguracyjną tego wzmacniacza i konfigurujecie tam wszystkie ustawienia. To będzie w następnym filmie, poświęconym tylko i wyłącznie konfiguracji tego wzmacniacza. Słuchajcie, czy ten wzmacniacz jest dobry? Myślę, że tak, z racji tego, że po pierwsze, producent tego urządzenia jakby nastawił się na to, żeby wzmacniacz był kierowany do domów o powierzchni większej niż 150 metrów. Zresztą to jest zapisane na stronie producenta, właśnie 120 metrów, przepraszam. Tam jest takie wyszczególnienie, że domy powyżej 120 metrów i domki dwupiętrowe. Także zresztą zaraz zobaczycie stronę producenta, tam będzie potwierdzenie. Jeżeli chodzi o samą prostotę, słuchajcie, no tutaj nie ma żadnych wodotrysków, bo to jest wzmacniacz, więc on, jego rola polega na tym, żeby tylko i wyłącznie przekazać dalej sygnał Wi-Fi. I tak na dobrą sprawę on nie powinien być nawet jakoś bardzo rozbudowany, ponieważ to nie jest jego rola. No i teraz, słuchajcie, takie wzmacniacze bardzo mocno konkurują w tej chwili z systemem Mesh. System Mesh wchodzi na nasz rynek już coraz mocniej i teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale Mesh będzie lepszy niż taki wzmacniacz. I tak i nie, słuchajcie, to trzeba zastanowić się, czy w ogóle taki system Mesh potrzebujecie. System Mesh to jest system inteligentnej komunikacji między, właśnie między takimi wzmacniaczami, które wymieniają między sobą dane, ale nie zawsze to jest, słuchajcie, potrzebne. Jeżeli macie mieszkanie 120-150 metrów, to spokojnie wystarczy Wam tylko taki wzmacniacz, ponieważ nie ma co przesadzać z tym, aby sygnał był naprawdę bardzo mocny w mieszkaniu, ponieważ może być efekt odwrotny. Poza tym każde z tych urządzeń promieniuje falami radiowymi, w związku z tym czasami lepiej ograniczyć ilość sprzętu do jednego wzmacniacza, niż na przykład nastawiać sobie w każdym kącie 3-4. Pamiętajcie, że one też muszą się między sobą komunikować. To nie zawsze jest pożądane w przypadku małych pomieszczeń.
mniejszych pomieszczeń. O, bo na przykład taki system merzy, jeżeli będzie na 250 metrów, a macie mieszkanie 110 metrów, czy 120 metrów, no to słuchajcie, jest to ogromna różnica, tak? Więcej niż połowa przeznaczonej powierzchni. Takie wzmacniacze jak najbardziej sprawdzają się na rynku. Ja tutaj mam, zauważyłem, że na jednej z reklam, to nie jest najnowsza reklama Playa, właśnie ten wzmacniacz możecie sobie u operatora zakupić. Zobaczcie, jest Tenda A18, zaraz obok TP-Linka notabene i systemu Mesh. Także zrobię Wam skan tego, to będziecie mogli sobie lepiej zobaczyć. Także słuchajcie, te wzmacniacze jak najbardziej świetnie się sprawdzają. Jedyny minus, jak dla mnie, tego rozwiązania jest taki, że Ethernet jest 100 megabitowy, nie gigabitowy. Czyli w sumie w rezultacie macie łącze gigabitowe, jeżeli chodzi o Wi-Fi, a wąskim gardłem będzie tu Ethernet. No ale to się też trzeba zastanowić nad tym, czy to wejście ethernetowe faktycznie jest tak często wykorzystywane. Uważam, że nie. No po to robimy sieć bezprzewodową, żeby nie korzystać z połączenia ethernetowego. Także jak dla mnie to okej, jest to wąskie gardło, w porządku, aczkolwiek nie na tyle poważny problem, żeby jakoś zdeklasować to urządzenie na naszym rynku. Nie, uważam, że w porządku, takie wzmacniacze są rewelacyjne i oczywiście Wam polecam. Słuchajcie, w pudełku nic więcej nie ma, więc nic więcej Wam nie pokażę. Na koniec wrzucę Wam jeszcze skan taki obrazujący, jak można podłączyć ten wzmacniacz, w jakim miejscu i na jakie jest przeznaczony, no mniej więcej jaką konfigurację. Tutaj zobaczcie, musi nachodzić, jeżeli chcecie wykorzystać to połączenie radiowe, to pamiętajcie, że wzmacniacz musi znaleźć się w zasięgu routera. Chociaż troszeczkę musi się znaleźć w zasięgu routera. Im lepszy będzie otrzymywał zasięg, im lepszy będzie otrzymywał sygnał od routera Wi-Fi, tym lepszy sygnał będzie mógł przekazać dalej. Także to jest ważne, ale to też jest zaznaczone na tej fotografii. Pod koniec filmu będziecie mieli zrzut tego. Czas w takim razie zerknąć na stronę producenta. Strona Tendy jest bardzo czytelna, jasna, klarowna. Tutaj nie ma żadnych wodotrysków, które by zaciemniły obraz. Konkretna informacja. Oferuje prędkość do 300 megabitów w paśmie N i prędkość transmisji 867 megabitów w paśmie 11 AC. Czyli ma wbudowany dual band, o czym chyba nie wspomniałem wcześniej. Dzięki dwóm zewnętrznym antenom wielokierunkowym, no, czyli po prostu dookólnym, A18 może zapewnić większy zasięg Wi-Fi, a także ekstremalnie zwiększyć szybkość przesyłania danych, zapewniając satysfakcję działania aplikacji. No i oczywiście tutaj marketing. Słuchajcie, tak, to bardzo ważne. Powiedziałem przed chwilką o tym wąskim gardle ethernetowym, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ repeater, czyli wzmacniacz, ma przekazywać przede wszystkim sygnał radiowy. Do tego został stworzony. Teraz zobaczmy troszeczkę dalej, ja jeszcze Wam pokażę zaraz specyfikację, ale najpierw zobaczmy jeszcze troszkę informacji marketingowych. Współpracuje z routerami optycznymi dla silnej penetracji ścian w paśmie 5G. Wystarczyło po prostu dać informację, że działa w technologii 5G. 5G, przepraszam, 5 GHz, ok? Żeby tutaj nie było, żeby nie było tutaj pewnych przekłamań czy niedomówień. Dual band, to co powiedziałem przed chwilką, czyli 2,4 GHz i 5 GHz działa na dwóch kanałach jednocześnie i dlatego może uzyskać ponad gigabit prędkości Wi-Fi.
Wizualna sygnalizacja LED pomaga znaleźć najlepszą pozycję. To ważne, to jest to, co przed chwilką mówiłem, jeżeli ten zasięg nie będzie odpowiedni, jeżeli nie znajdziecie się, zobaczcie, tutaj jest świetnie to zobrazowane, im dalej od Wi-Fi waszego routera bazowego, niekoniecznie tędy, ja mówię ogólnie routera, tym gorzej, dlatego że w tym momencie zarówno jakość tego sygnału, jak i zakłócenia będą na tyle duże, że to połączenie może być nawiązane. Ja nie mówię, że nie będzie. Może być nawiązane, tylko będzie problematyczne. I na pewno nie osiągniecie pełnej prędkości, więc to jest ważne. Ta dioda jest naprawdę potrzebna. Zobaczcie, ona sygnalizuje w postaci świecenia na czerwono lub na niebiesko. Co dalej? Słuchajcie, co do konfiguracji tędy, to pozwólcie, że zrobię na ten temat osobny film. Tutaj prezentuję rozwiązanie, ale sporo informacji już znajdziecie tutaj na tych trzech zrzutach. Jest po prostu aplikacja, pobieracie na Androida, łączycie się i konfigurujecie sieć w dowolny sposób, jaki potrzebujecie. Ale to zobaczycie wszystko przez, no oczywiście w momencie, kiedy w nowym filmie, o, może w ten sposób, to zobaczycie po prostu w kolejnym moim filmie. Elegancki, kompaktowy wygląd, tak, faktycznie potwierdzam, bardzo ładnie tenda się prezentuje, zresztą routery tendy też są bardzo ładne. Zwróćcie uwagę, że te wzmacniacze, repeatery, tak samo systemy mesh, a nawet routery, one coraz częściej idą właśnie w taki elegancki wygląd, tak żeby to urządzenie nie tylko pełniło swoją funkcję techniczną, ale również pełniło funkcję wizualną gdzieś na jakiejś szafce. O porcie LAN wam mówiłem. Ok, no i funkcje WPS i połączenie szyfrowane, no to jest już oczywiste. Dobra, przejdźmy do specyfikacji, bardzo króciutko. Informacja o trzech diodach LED, ich znaczeniu, przycisk reset, WPS, 10 i 100 megabitów, port ethernetowy, zasilanie. Tutaj nie ma dodatkowego zasilania, cały ten wzmacniacz po prostu wkładacie do gniazdka 230 V i w sumie to tutaj jest taki trochę błąd, bo to nie jest na 9 V i 0,8 Ampera. Tam po prostu jest odpowiednie urządzenie, jakiś mały pewnie transformator, który zmniejsza to napięcie, ale wy wpinacie do gniazdka 230 V. Także żebyście się nie pomylili. Ja to oczywiście producentowi zgłoszę, bo to jest błąd. Zasilanie, czyli jaki prąd pobiera. Pobiera prąd 0,8 Ampera, 9 V, ale wpinacie go do gniazdka 230 V. Typ wtyczki, pobór mocy, wymiary, standardy, prędkości. Te prędkości po prostu wynikają ze specyfikacji technologii Wi-Fi. Pasmo częstotliwości, moc transmisji, 16 decybeli, przepraszam, na miliwatt i 12 decybeli na miliwatt przy technologii 5 GHz. Bardzo fajnie, że w tędzie, ale ogólnie w produktach tędy jest bardzo mocno rozpisane właśnie moce, zysk anteny, zysk, jaki dane urządzenie uzyskuje. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo rzetelna informacja. Często na stronach konkurencyjnych rozwiązań takich informacji nie ma. Dwie anteny dual band, no to co wam mówiłem i to chyba najważniejsze. Aha, repeater mode i access point mode. Działa w dwóch trybach, po prostu przełączacie sobie, w którym trybie chcecie pracować. Szyfrowanie i to chyba jest najważniejsze, co powinniście wiedzieć o tym urządzeniu. Mam nadzieję, że film wam się podobał, mam nadzieję, że urządzenie wam się podobało. Czekam na wasze opinie, komentarze, co wy sądzicie na temat
nie tylko wzmacniacze, ale również na temat wzmacniacza firmy Tenda, model A18 i ogólnie na temat produktów Tendy. Słuchajcie, Tenda bardzo mocno teraz wchodzi na polski rynek, także warto przyjrzeć się tej firmie uważnie. Ja na swoim kanale już mam kilka filmów dotyczących routerów Tendy. Naprawdę są one, są te produkty bardzo ciekawe i mocno konkurujące z innymi markami funkcjonalnością, jakością, także warto się temu przyjrzeć. Ale to jest moja opinia, słuchajcie, a ja teraz czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Może macie takie wzmacniacze? Słuchajcie, skoro on jest w ofercie Playa, to na pewno wielu klientów Playa skorzystało z tego rozwiązania. W związku z tym do Was właśnie kieruję, a może nie tylko Play. Słuchajcie, ja zobaczyłem tylko w Playu to, ale może też inni operatorzy mają w ofercie właśnie ten wzmacniacz. Dajcie znać pod filmem w komentarzach, co sądzicie, czy macie takie urządzenie. A z mojej strony dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!